Nowa jakość pomocy dla zdrowia psychicznego w regionie. Centrum Zdrowia Psychicznego jest pewną nowością, przynajmniej na terenie Jeleniej Góry. Międzynarodowa współpraca Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci nasi będą mogli w ramach stażu wyjechać na pół roku do Indii. Sprzątali, wygrali. Podsumowanie akcji Tauron Ekoenergii. Tym razem zaprosiliśmy do współpracy wszystkie gminy z okolicy. Zapraszam Państwa na serwis informacyjny. Od 1 września tego roku przy Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze Cieplicach zacznie funkcjonować Sudeckie Centrum Zdrowia Psychicznego. To nowe miejsce w naszym regionie, w którym kompleksową pomoc będą mogły znaleźć osoby doświadczone kryzysem zdrowia psychicznego. W Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze Cieplicach powstaje właśnie Sudeckie Centrum Zdrowia Psychicznego. Placówka ta będzie częścią nowego systemu, który docelowo swoim zasięgiem ma objąć teren całego kraju. Centrum Zdrowia Psychicznego jest pewną nowością, przynajmniej na terenie Jeleniej Góry, dlatego że te centra w ramach pilotażu w Polsce działają od kilku lat, najbliżej nas działało takie centrum przy Szpitalu Psychiatrycznym w Bolesławcu. Sudeckie Centrum Zdrowia Psychicznego powstało na bazie rozporządzenia ministra zdrowia. Ono bodajże jest z 29 kwietnia tego roku. Jest to rozporządzenie w sprawie programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego, a to rozporządzenie jest bezpośrednio następstwem potężnej strategii, która od wielu lat jest realizowana w kraju, czyli Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Na czym polega nowość związana z ideą Centrum Zdrowia Psychicznego? Po pierwsze, placówka, którą tutaj będzie nasz szpital, która tworzy centrum, obejmuje opieką pewien obszar i jest odpowiedzialna za zdrowie psychiczne mieszkańców tego obszaru. Ten obszar, którym my się będziemy opiekować, to jest miasto Jelenia Góra, powiat karkonoski i powiat kamiennogórski. Bo jak się okazuje, osób, które zmagają się z kryzysem zdrowia psychicznego, z roku na rok przybywa. Tak, zwiększyło się, jest duże zapotrzebowanie na pobyt do naszego szpitala. Jest duża lista oczekujących na to miejsce, ze względu na to, że przyjeżdżają pacjenci z całej Polski i jest ograniczona ilość miejsc. Więc pacjenci czekają po 2-3 lata na pobyt, chyba że to jest coś nagłe zdarzenie. Problem ten ma pomóc rozwiązać Sudeckie Centrum Zdrowia Psychicznego. Placówkę będzie cechować bardzo duża autonomia w działaniu. To pozwoli na szybsze i bardziej efektywne dostosowywanie się do lokalnych potrzeb. W ramach naszego szpitala będzie funkcjonował, to jest też nowość tego programu, punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny. Jest to taka forma izby przyjęć, który będzie całodobowy, 7 dni w tygodniu. O każdej godzinie będzie można się zgłosić, porozmawiać z psychologiem, z pielęgniarką, która będzie na dyżurze. I one też, te osoby też pokierują odpowiednio. Czy to będzie kolejna wizyta u lekarza, czy na oddziale dziennym. Centrum będzie dysponowało zespołem wyjazdowym i dla pacjentów, którzy z jakiegoś względu muszą być zaopiekowani w miejscu ich zamieszkania, mówiąc po prostu w domu, będzie taki zespół od czasu do czasu ich odwiedzał, bo centrum ma nie tylko ograniczyć się do działań takich stricte medycznych, ale też ma zapewnić jakby opiekę takiego pacjenta w jego codziennym funkcjonowaniu. Będziemy mogli zatrudnić dietetyka, pracowników socjalnych, którzy będą pomagać w prostowaniu spraw życiowych, które często zostały gdzieś odłożone na drugi plan w perspektywie bycia w kryzysie psychicznym. Doradców zawodowych. Tak więc uruchomienie Sudeckiego Centrum będzie wiązało się z rozwojem całej placówki. A co za tym idzie, wzrostem zatrudnienia. Zbieramy wszelkie oferty od osób, które chcą z nami współpracować i to zarówno od personelu takiego jak lekarze, pielęgniarki, terapeuci środowiskowi, psycholodzy, jak i też osoby, które by chciały współpracować, na przykład jako terapeuci zajęciowi, jako pracownicy pomagający socjalnie pacjentom. Bardzo jesteśmy tymi ofertami zainteresowani. Kandydaci mogą składać swoje CV w sekretariacie szpitala.
Wczoraj w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Marwadi w Indiach. Zapowiada się ciekawa międzynarodowa współpraca. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych stawia na międzynarodową współpracę. W najbliższym czasie uczelnia ma zamiar podpisać umowę z Uniwersytetem z Indii. Studenci nasi będą mogli w ramach stażu wyjechać na pół roku do Indii, albo ich studenci będą mogli przyjechać do nas, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie. 27 czerwca w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych przedstawiciele obu uczelni ustalali szczegóły przyszłej współpracy. Dużo rzeczy chcielibyśmy razem wspólnie zrobić. Przede wszystkim naszym celem jest wymiana studentów międzynarodowa, wymiana wykładowców, podpisanie umowy w ramach programu Erasmus+, różne przedsięwzięcia naukowe, może napisanie wspólnych artykułów. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby to była współpraca w zakresie nauki języków oraz w zakresie przedmiotów medycznych, takich jak fizjoterapia czy pielęgniarstwo. Wydaje mi się, że możemy się bardzo dużo nauczyć od naszych kolegów z Indii, gdyż oni mają dużo większą liczbę studentów. Nasza uczelnia stale się rozwija. Niedawno dostaliśmy zgodę na prowadzenie kierunku psychologia i chcielibyśmy dalej się rozwijać i dalej prowadzić nowe kierunki kształcenia oraz prowadzić współpracę z większą liczbą uniwersytetów. At the moment, Marwadi University from Gujarat, India. Obecnie Uniwersytet Marwadi ma studentów z 51 krajów. 12% studentów to są studenci z wymiany międzynarodowej, praktycznie są z całego świata. We have collaborations around the world with many universities across the globe. A Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która współorganizuje także międzynarodowe konferencje. Ostatnio odbywała się w dniach 25 i 26 czerwca. International Conference of Data Analytics and Management dotyczyła najważniejszych i tych najbardziej palących problemów świata. Była to konferencja międzynarodowa. Zwieńczeniem będzie publikacja w Springerze. Springer to naprawdę światowej sławy wydawnictwo, także śledźcie Państwo nasze strony. Za nami kolejna akcja sprzątania Zalewu Pilchowickiego organizowana przez pracowników Tauron Ekoenergia. Tegoroczna edycja różniła się od poprzednich tym, że w porządkowaniu terenu uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych gmin. Podsumowanie akcji odbyło się w trakcie pikniku Dni Promocji Kultury Gminy Mysłakowice. Tauron Ekoenergia co roku organizuje akcję sprzątania Zalewu Pilchowickiego. Wyjątkiem był ostatni czas, kiedy świat zmagał się ze skutkami pandemii koronawirusa. W tym roku powrócono do tego pomysłu i akcja ponownie się odbyła, jednak w trochę innej formule. Tym razem zaprosiliśmy do współpracy wszystkie gminy z okolicy, tak naprawdę zbiornika i rzeki Bóbr, tak aby podkreślić znaczenie tej akcji dla całego regionu, bo problematyka, z którą się mierzymy od lat, jest związana ze śmieciami, które znajdują się w naszych rzekach, w zbiorniku, na jego brzegach tak naprawdę i które są ewidentnym problemem, który na co dzień jest dla nas wszystkich widoczny. Powiat Karkonoski jako współorganizator dzisiejszej imprezy jest po części odpowiedzialny za dzisiejszy przebieg tej akcji. Akcja bardzo ważna, sprzątanie jakichkolwiek terenów, a szczególnie tutaj tak ważnych turystycznie, jest jedną z najważniejszych. Kontynuowana, to nie jest już pierwsza akcja. Aby sprzątanie było jak najbardziej efektywne, zdecydowano się zorganizować konkurs dla lokalnych gmin. Zasady były bardzo proste. Reprezentacja gminy, która uzbierała największą liczbę śmieci, wygrywała. Tak, oczywiście nagroda jest, bo ona ma też ten element rywalizacji pokazać i z jednej strony zachęcić i uatrakcyjnić tą formułę, z drugiej strony ma tak naprawdę zaktywizować dzisiaj jakąś ograniczoną grupę, ale też podtrzymać żar tej imprezy na kolejne lata. Mamy nadzieję, że posprzątamy ten akwen i wygramy tą rywalizację. Ratujemy świat, po prostu zbieramy śmieci, oczyszczamy środowisko, no i tutaj chcemy zabłysnąć dzisiaj. Chcemy wygrać w ogóle, po to przyjechaliśmy. Wiadomo, że pracowników Tauron tyle nie ma, akcja, pieniążki, każde pieniążki są potrzebne. Chcemy pomóc.
może uda się wygrać. Konkurencja bardzo wielka, także będzie ciężko. Uważamy, że ta akcja jest bardzo fajna. Generalnie jest tu dosyć brudno zawsze, jak przyjeżdżamy. No i przydałoby się posprzątać, prawda? A myślimy, że taka duża grupa też coś zdziała. Pamiętajmy, że cel tego spotkania, tej imprezy, to oczywiście posprzątanie tej części zbiornika, ale kwestia tak naprawdę poprzez ludzi, którzy dzisiaj biorą udział, mamy nadzieję, że to będą ambasadorzy krzewienia ekologii tak naprawdę w kontekście naszych rzek i jezior i zbiorników. W sumie w trakcie ostatniego sprzątania Zalewu Pilchowickiego udało się zebrać aż 5 ton różnego rodzaju odpadów. Jednak która z gmin wygrała? Tego można było dowiedzieć się w trakcie pikniku Dni Promocji Kultury Gminy Mysłakowice. To tam odbył się finał akcji ekologiczno-edukacyjnej spółki Tauron Ekoenergia, zrealizowanej we współpracy z powiatem karkonoskim. Bardzo się cieszymy, że powiat karkonoski i wszystkie gminy powiatu dołączyły do nas do tej akcji. I nie ukrywam, że ma to bardzo ważne znaczenie w propagacji edukacji ekologicznej i krótko mówiąc w naświetleniu tego problemu. Można powiedzieć, wychodzimy bardziej na zewnątrz. Dobra zabawa, ale również z pożytkiem dla środowiska i o to nam chodziło, żebyśmy mogli po pierwsze zintegrować gminy w ciekawym, fajnym, dobrym, pomysłowym zadaniu. No i z drugiej strony oczywiście też, żeby była gratyfikacja, żeby była nagroda. Mam nadzieję, że to jest pierwszy krok naszej szerszej współpracy na długiej drodze tak naprawdę ku poprawie tej sytuacji ekologicznej. Nie ukrywam, że jest to długa droga, ale na pewno szczytny cel, który chcemy zrealizować. Pierwsze miejsce zdobyli przedstawiciele gminy Jeżów Sudecki, którzy zebrali aż 126 worków. Przed nami jeszcze jedna krótka informacja. Jak podaje 24jgora.pl, spacerująca kobieta w pobliżu zbiornika w Kowarach dostrzegła w wodzie dryfujące ciało. Jak twierdziła, był to mężczyzna. Wezwała na miejsce odpowiednie służby. Jako pierwsi na miejscu zdarzenia zjawili się strażacy, którzy odłowili ciało. Trwa dochodzenie w tej sprawie. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.